Sprzedaliśmy broń. Elegancko. Dzięki temu jesteśmy zaoszczędzeni troszkę. Chcę zbudować jak najszybciej kancelarię prawniczą. Kryjówkę najpierw muszę wypoziomować. Za tsiaka. Już prawie mnie stać. Jest. Kryjówka. Ulepszanie. Start. I wrócili nowy lombard. Sprzedajemy trunek. I ulepszenia lombardu. Aha, najpierw... A, mam już kasę. Broń palną, oczywiście, że tak. I skuteczność. Okej. Zadowalające. Pizzeria, spelunka. Wszystko ładnie działa. Cztery nowe zadania. Broń palna. Nikt nie chce kupić broń palnej. O, 15 skrzynek łiskacza. Jasne, że tak. I nic więcej. Więc zadanie przyszło. Ostatnia bitewka w tym odcinku. O, mamy uwolnić naszych ludzi. Nie mamy roli wspierającej. Więc wszyscy lecą do bitki. To może być ciężkie. Ups! Trzy ekipy bojowej tylko. To chwilka, moment. Rola wspierająca. Ile procent? 70, 80, 70 i 50. Wolf. Lecisz jako wsparcie. A reszta leci na zadanie. No i start, oczywiście, że tak. Więc ludzie, rozpoczynamy tę misję. Ja ją osobiście rozpoczynam już po raz drugi. I naprawdę jest nielekka. Jest bardzo nielekka. Don't move and no one dies. Jest mnóstwo przeciwników. I posiłki przybywają bardzo, bardzo szybko. W znaczącej ilości. Baby's a bear cat. No, trochę inne ustawienie. Jeszcze mnie nie widzi, więc na razie się wstrzymam ze strzelaniem. Koleżanka, ty już chyba wbijesz do środka. Ale do tego środka na przykład. Chyba, że do tego środka. To by było sensowne. Do tego środka wbić. I on cię jeszcze nie widzi. Więc skończ turę również. Vincenzo, wbijesz do tego środka. Do tego środka, okej. I Vincenza jeszcze nikt nie zobaczył. Ale chyba zacznę ostrzeliwywać się. O, 75% bądź tyleż samo. Pudło. Spread the love. Okej, Dundas. Razzle dazzle. Dazzle. Wbijaj tutaj. Chyba, że uda ci się, nie uda ci się. Dobra. Zagadka rozwiązana, czy ci się uda, czy ci się nie uda. Jednoznacznie ci się nie uda. I strzelaj w tego gościa. Za 90%. Masz szansę go w sumie zabić nawet. Czego oczywiście nie zrobiłeś. I musiałeś spudłować. Koń z tury. Julciu, w sumie to ty się przemieść, Julka, tutaj. I też będziesz strzelać do tego samego koleżki, bo jego jako pierwszego... Do cholery. Miałeś się schować. Głupia cipo. Bingo! Okej, jeszcze mamy strzał na tego koleżki. 15%. Gówno oczywiście on dał. Ale lecimy. Przeniesienie ruchu, wiesz co? Ja tym razem postaram się tą stroną przebiec i pouwalniać ludzi, bo z tej strony jest po prostu, no, niemożliwość. Tu ten korytarz jest tak zapchany gliniarzami, że to jest tragedia. Więc Vincenzo, masz 11 punktów ruchu. Podbiegnij do kratki, łaskawco. I możesz rypać w tego gościa, który ma życia dużo. Do cholery. Jak na mój gust, za dużo.
75%. Mamy jeszcze 5, 6. Ładnie weszło. I weszło, świetnie. I policjant. Do cholery, no oczywiście, że wiulkę. Skąd ja to wiedziałem? Skąd ja to wiedziałem? Podbiegaj do Julki, facet. O, powiedzmy na taką odległość. I spróbuj ją... Co ty kurwa, sobie to wrzuciłeś? Jaki ja idiota jestem. Dobra, nieważne. Jak ja idiota jestem. To zakończ życie to spudłować z takim procentem. Ty kretynie! Blaze it! Jesteś kretynem patentowanym, kurwa. Ja pierdolę. Dzięki, Julka. Naprawdę nie wykończyłaś go? Okej, Vincenzo. Po prostu zasuwaj. 11 punktów ruchu, zasuwaj tu. I strzel mu w plecy. To się wydaje rozsądne. Dzięki. Dandys, ty idioto skończony, sobie zmarnowałeś taki fajny bonus. I ty teraz, Dandys, jednoznacznie zajmij drzwi. Nikogo nie widzisz, więc skończ turę. A Julka, która ma krwawienie przy okazji, zacznie już podbiegać do kraty wstępnie. I nie może się uzdrowić. Co za idiotyzm. Okej. Okay. No to leć, facet. 10 punktów ruchu. Razzle dazzle. Dazzle już widzi dwóch gości. No, genialnie. I są niestety w mocnym rozstawieniu. 83 i 83%. 95. A ile to kosztuje w ogóle? 7 punktów, więc tak czy tak to tylko raz uda ci się strzelić. Więc może lepiej z przycelowaniem to zrobić. Ten gość ma w cholerę życia. Elegancko, bezbronność mu weszła. I 36... A, pudło. Dobra, nie mam pytań. Julcia. Zraniona Julcia. Do kraty. Kogo ty widzisz? Aha! No nie, i tak czy tak to nie strzelisz do niego. Nie strzelisz do niego. Możesz go ewentualnie wystraszyć. Nie widzisz go. Aha, tego. To nie, olać. W takim razie olać. Nie dosięgniesz. Koniec tury. Dobra. Ty lecisz, chłopie, po prostu uwalniać. Jak najszybciej uwalniać swoich ludzi. Nie będziesz mógł pomóc, ale dzięki temu może zwiększy swoje szanse na przetrwanie. W Julkę? Nie, w Dandysa. Do cholery, tak jak mówiłem. Pomoc przybiegła w ilościach znaczących. Dandys obrywa mocno. Na szczęście ma swoją umiejętność. A oni mają tylko rewolwery. Razzle dazzle. Dazzle. No nie obejmiesz wszystkich, chłopie. Choćbyś się posrał. Do cholery! Okej. I z przycelowaniem jak to wygląda? 36 i 40%. No strzelaj. Jest, jeden następny zmarł. Koniec tury oczywiście. Do cholery, trafił w Julkę. Trafił w Julkę. Niedobrze. Julka, do przodu. Czy obejmiesz ich jakoś? Owszem.
obejmiesz ze słabym, bardzo słabym procentem. Nikt nie oberwał, no właśnie. A, to jak najszybciej. I'll take care of him. Kim? Do cholery. Ten tu skąd, cwok? Ten tu cwok skąd? Krytyk. Ładnie w niego powchodziło. Odwaga mu zeszła niesamowicie. Jeszcze jeden strzał. Świetnie. Do cholery ci pieprzeni agenci. Tu mi Julkę zniszczą. Ha, szczególnie z taką, kurczę, strzelbą. Do cholery, Dandys i tu... Ominął mi Julki? Nie, nie ominął Julki. Myślałem, że to Julka. No właśnie. Tyle, tyle mojego. Muszę uwolnić, kurczę, doktorka i... Kogo ty znowu widzisz? On jest daleko. Ale jajo. No po prostu jajo. 17%. Olać go. Nie no, jest tragedia z tą misją. Let's go. Dobiegniesz? Dobiegniesz, wow. Może teraz coś się uda zrobić. 62%. Pudło, weszło, 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 weszło. Tak, od razu jeszcze, żeby trochę w niego postrzelać. No i tyle. Tyle z mojego strzelania. 4 punkty życia mu zostało. Jacho, pierdyle. Bezbronność mi wrzucił. W jaki sposób? Do cholera, ten się tu skąd wziął? Nie no, bardzo źle. Bardzo źle. Ten szeryf tu będzie mi motał masakrycznie. O. Jeszcze oflankuje mi kolegę. Nic to. Ja mam plan. Prawdopodobnie niewykonalny. Ale mam plan. Ładnie, ładnie. Teraz oni po schodach do mnie lecą. Do cholery. To co, mam 13 punktów ruchu i mogę uwolnić pierwszego człowieczka. Nieważne, nieważne, leć, chłopie. Świetnie, mamy już dwóch ludzi. Romeo ze strzelbą, źle. I tutaj gość z rewolwerem. Mam na niego straszliwie niski procent, więc oleję to. I spróbuję się lekko zbliżyć do słupka. Romeo, dobiegniesz? Dobiegniesz, świetnie. Czy masz zasięg? Możesz rzucić takie coś. W sumie to mógłbyś uwolnić doktorka już. Ale zginąłbyś. Znaczy zginął. Oberwałbyś. Ładnie, krwawienie niezły procent. Może faktycznie im krwawienie zapodać. Z przycelowaniem. Nic to nie daje. Praktycznie.
Sprint, okej. Okay. Włączmy sobie sprint. I tutaj 9 punktów ruchu. Die, dog! Do cholery, ale głośno. Widzisz trzech teraz. O, procent ci się troszkę polepszył. Bardzo ładnie. Jeszcze jeden strzał. That was a cinch. Jeden zginął. Drugi też ma nieźle już. O nie, przycelował we mnie. Oberwał? Nie oberwał, aż tak mocno. 10 punktów ruchu, no to ja się schowam tutaj i powolutku będę do doktorka zasuwał, żeby go uzdrowić. I jak tam procent wygląda? 38 i 24. 53% weszło. Pudło. Oczywiście, że pudło. 73 weszło. I 68. I weszło. Świetnie. O matko. Nie flankuj. Dziadygo jedna. No shotgun. Oberwałeś, kurde, shotgun. Rusz się, uwolni doktorka. No, nie uwolniłeś? Do cholery. Tu. I co? I wróć się troszkę. I dzięki temu możesz strzelić w jednego. Niesamowite. Niesamowite, że w jednego możesz strzelić. Nie sputłować, ja pierdyle. To jest absurd. Tam doktorka nie zauważył. Do cholery, nie! Nie! Czuję, że teraz po prostu muszę uciec stąd jak najszybciej. Po prostu stąd uciec. 13 punktów ruchu. Chłopie, spierdzielaj. Doktorka możesz też zostawić. Nieważne, że wszyscy będą poranieni, ale przynajmniej będzie misja skończona, bo to jest już tragedia, to co się tu dzieje. Masz 80% na tego gościa i jedziesz. Bardzo ładnie. Jedziesz. W tego masz 54. No, strzel sobie. Koniec tury. Kiedy ten doktorek do cholery będzie? Jest doktorek. 11 punktów ruchu. 7. Oczywiście, że nie dobiegniesz. Doktorku, tu. I do cholery. Zmniejsza odwagę. Bzdura. Bzdura. Podwójny strzał. Czy tam dwukrotny? Oczywiście, że tak. W tego gościa. 93%. Dzięki. I nikogo więcej nie widzisz, więc koniec tury. I spróbujmy uciec. Przynajmniej doktorkiem i Vincencem bez ran jakichś tragicznych. Tak, Vincenzo. Spierdzielamy. 3 punkty jeszcze ruchu. Koniec tury. I need a drink. Doktorek, dosuwaj, jeżeli chcesz się napić. Time to get a move on. Okej, cisza i spokój. Aj. Nie dobiegniesz. No to też się tutaj schowaj. Time to get a move on. Pełne oczekiwanie. Oczekiwanie pełne napięcia. Co tu mnie spotka? A tu mnie spotkało nic. A to ci numer. No to leć, chłopie. I need a drink. Doktorek, ty też leć. Jezu, udało się skończyć tą głupią misję. Dobra, udało się. O, fatalnie. 5 zabójstw, 2 krytyki, kupę damage'u. Inicjatywa zmniejszona o 3, tragedia. 5 punktów zdrowia w każdej turze, czyli ty już odpadasz, Dandy, z wszelkiej, kurcze, zabawy. Zamknij. Wyniki walki. Tragedia, nie wyniki walki.
Dobra, ja bym sobie z chęcią zobaczył, co tych moich... Co o tych moich... U tych moich ludków słychać. Więc tak, Vincenzo nie ma nieuleczalnych ran. Doktorek nie ma nieuleczalnych ran. Wolf. Ciężko pobicie. Nie takie straszne. Romeo. Złamana noga. Do cholery. Punkty ruchu zmniejszone. Ta ma w ogóle tragedię. Dwie rany. I jeżeli zginie, to już zginie na amen. Dandys. Krwawienie. Kurczę, z płuc. Ale jazda. Dobrze, ludzie. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym. Cześć i czołem.